Pamiętam, że w przeszłości, jak nagrywałem quizy na swój główny kanał, to nawet widzowie postanowili, że będą je robili dla mnie i w momencie, w którym wpisałem chociażby Max, to tutaj wyskakiwały jakieś te związane z FIFA, ale ostatnio niespodziewanie postanowiłem sprawdzić, co wyskoczy, jak wpiszę GeoMax. Byłem wręcz pewny, że totalnie nic, a tymczasem... Zgadnij kraj dla GeoMaxa. Skoro jakaś jedna osoba na świecie postanowiła to zrobić, to kim byłbym ja, gdybym nie rozwiązał tego quizu? A kim byś był ty, gdybyś nie zasubskrybował tego kanału? Oczywiście... dobra, to było tak głupie, ale musiałem. Natomiast zachęcam oczywiście z opcją dzwoneczka, bo odcinki są codziennie, ale nie o regularnej porze, to dzięki temu będziecie zawsze wiedzieli o tym. No i trwa daily, a to daily jest też między innymi dzięki wam i dzięki temu, że ten kanał się tak ładnie rozwija. Dziękuję! Jednak zanim ten boss, czyli quiz od widza, zrobimy sobie quiz ciekawostki o krajach europejskich, bo to wygląda naprawdę ciekawie, także go! Zobaczymy, jak mi pójdzie. Mamy 7 minut, no ale zakładam, że to tyle nie będzie trwać. W tym państwie najwyższa ocena to 1, a najniższa to 6. To wiem, Niemcy. Bo chociażby gazeta Bild, która zawsze wystawia noty dla piłkarzy, właśnie ma takie oceny od... właśnie najwyższej do najniższej, stąd dużo było zawsze spekulacji, dlaczego na przykład Lewandowski otrzymał notę 1. W tym kraju istnieje oficjalny zakaz umierania na terenie gmachu parlamentu? Może jakaś Belgia? Nie. Holandia? Dania? Nie mam pojęcia, chyba że to... A może jakaś Białoruś? Nie. Ukraina? Nie, dobra, nie mam pojęcia. Średni wzrost mężczyzn 164, a kobiet 170. To będzie jakaś Skandynawia. Szwecja, Finlandia, nie. Norwegia? Nie, Islandia jakaś? Albo nie skandynawski. To może to jest po prostu jakiś taki kraj wyspiarski. Nie, w sensie wyspiarski. Może jakaś Malta? No bo musi być pewnie mniejsze zaludnienie, bo to są kraje europejskie. No bo nie jakaś Portugalia, nie, w Hiszpanii to tam faceci nie są tacy wysocy. Francja, jakaś Niemcy, nie, no na pewno nie. Bo to byłoby... no chyba, że serio, że jakiś Luksemburg, Liechtenstein, Szwajcaria, nie. Gibraltar, nie, no dobra, nie wiem, ciężkie. Z tego kraju wywodzi się zwyczaj prima prilis. Hiszpania mi się zawsze kojarzyło, nie Półwysep Iberyjski. Oj, bardzo, bardzo ciężki quiz. Nie wiem, w tym kraju nie ma ani innego lokalu. No tu musi być jakaś Białoruś. Nie, KFC chciałem pisać. Ukraina? Nie, w Ukrainie jest KFC. Ej, Estonia? W jakim? Malta może? Cypr? Co? No Cypr to już w sumie taka Europa, to nie jest zbyt. Ciekawostki o krajach europejskich. Gdzie nie? Może na Islandii nie ma? Jest na Islandii. W jakim kraju może nie być? Masa, chyba że właśnie znowu jakieś te małe, no i tam po prostu nie ma. A w Watykanie? A czekajcie, a może tu Watykan? Nie, San Marino może tutaj? Też nie. Może tu jakiś Watykan, San Marino, masakra, ej, jakie to jest ciężkie, nie wiem, nazwa kraju pochodzi od słowa Hispania. No to Hiszpania, okej. Okay. Najstarszy kraj w Europie nie zmienił swojej nazwy od 681 roku? O Jezu. Dobra, 40% ludności tego kraju mieszka w stolicy? Islandia? Nie, to może tu jest jakiś ten... Luksemburg, Liechtenstein... Nie, no to też musi być jakiś mniejszy kraj. No bo jak 40% ludzi mieszkałoby? No Paryż jest ogromna, znaczy nie jest aż tak ogromny w sumie. Berlin, no nie może być w takim... tym... Warszawa, no to przecież to jest oczywiście idiotyczne, co pisze. Ale po prostu nie mam pojęcia, 40%? Może tu jest ten Watykan, albo San Marino, o! Nie mam pojęcia. Kraj ten ma najmniejszy procent powierzchni zalesionej w Europie. Gdzie jest najmniejszy poziom? Kraj ten posiada największy wulkan w Europie, Włochy, no to muszą być Włochy. Pierwszy kraj, który zwalczył niewolnictwo na starym kontynencie. Niemcy nie, ale to jest jakiś, może tutaj jakaś Skandynawia by mi się z takim czymś kojarzyła. Wielka Brytania może. Irlandia? Też nie. Też nie. Nie no, gdzie ty San Marino, nie będę pisał. Dania, nie wiem, mega ciężki quiz. Jest najgęściej zaludnionym narodem na świecie.
w Europie i zarazem na świecie najgęściej zaludniony. Nie wiem jak... No to Chiny są chyba najgęściej zaludnionym narodem na świecie, nie? Który kraj posiada największy most w Europie? To chyba Portugalia tutaj w Lizbonie. Nie! Węgry? Ja pierdzielę! W tym kraju analfabetyzm jest równy zeru. No to tutaj jest jakiś, jakaś Skandynawia na bank. To może być Szwecja. Nie! I to nie jest żaden z tych... Ja pierdzielę! Ostatnia kara w śmierci w tym kraju... No to tu była. Nie, nie mogę. To jest mega ciężki quiz. Nie mam pojęcia. Trzy na razie mam opcje. Wiem, że to są ciekawostki, więc po prostu żadnej z nich nie słyszałem, ale... Ja pierdzielę, nie wiem. Staram jeszcze się wymyśleć cokolwiek. 40% ludności tego kraju mieszka w stolicy. Musi być jakiś mniejszy kraj? Mi się wydaje. A może na przykład Monako? Nie. Nie wiem. 3 na 15 tak fatalnie nigdy nie było. Ale quiz jest niesamowicie ciężki. Czy nie chcę tak wpisywać wszystkich do tego, no. Dobra, sprawdźmy. Poddaję się, widzowie. Odwaliłem manianę, nie wiem. Wielka Brytania. W tym kraju istnieje zakaz umierania na terenie gmachu. Okej. Okay. Średni wzrost mężczyzn 84 kobiet. Holandii nie pisałem. W tym kraju wywodzi się. We Francji nie widziałem. W Norwegii nie ma żadnego KFC. Najstarszy kraj w Europie. Bułgaria. 40% ludności w Atenach. Okej. Okay. Kraj ten ma mniejszy procent Islandia. Jezu, rzeczywiście. Ale tutaj dałem ciała. Pierwszy kraj, który zwalczył niewolnictwo. Chorwacja. Jest najgęściej zaludnionym narodem na świecie. Monako. Kraj ten posiada największy... Jezu, most z Danii ze Szwecją. Widzowie, ja chcę tylko powiedzieć, że właśnie się spieszę, bo z mamą się umówiłem. Dlatego tak może myślę jak idiota totalny. W tym kraju analfabetyzm... Aha, Andora. Zapomniałem o tym też małym kraju. Ostatnia kara śmierci. Watykan. Kurde to. Dałem ciała. Niesamowicie dałem ciała. Chociaż średni wynik to 5, więc naprawdę też dużo ludzi mało wiedziało. Ale dałem ciała i tak w tym quizie. Postarajmy się chociaż w małym stopniu zmniejszyć tą kompromitację i zróbmy zgadnij kraj specjalnie zrobiony quiz dla Geomexa jako jedyny na tej stronie quiz zrobiony dla mnie, więc po prostu trzeba go zrobić, także lećmy. Zacznijmy ten quiz. W jakim kraju nie wolno palić papierosów? I to jest już z miejsca... Nie wiem, w jakim kraju nie wolno palić papierosów. Na pewno nie jest to Europa. Ameryki raczej też nie. Stawiam, że gdzieś w Azji albo Afryka jakaś. Afryka też może być. Nie mam pojęcia żadnego. Jeszcze na razie lećmy dalej. W jakim kraju wszystkie dzieci mają te same ubrania i fryzurę? Chiny? Nie. Korea może być. O! Północna może być. Nie, nie ma Korei. Nie, no nie ma. Nie ma Korei Północnej? Japonia? Japonia, okej, by była. Jest tam słynny klasztor Dandjarda Chida. Okej. Indie? Nie ma Indii. Aha, co tam może być takiego, co by było? Nie wiem, Indonezja, jakaś Malezja, Filipiny, Mongolia, Mongolia, okej. Okay. Najpopularniejsze imię to Johan, Johan Cruyff, to Holandia. Nie, Johan Cruyff nie, oczywiście. Ale to i tak jakieś nordyckie. Norwegia, Szwecja, Szwecja, okej. Okay. Żyje tam paw szmaragdowy, okej. Okay. Jest tam najwyższy szczyt świata. Aha, no to Mount Everest. 8848. Tak sobie kiedyś zapamiętałem. Czyli 8848 metrów wysokości. Nepal. Czyli Mount Everest. Żyje tam około 15 tysięcy sępów płowych. Krowa jest tam święta. To Indie. Ale tu pisałem Indie i nie było? Nie jest w Indiach święta? Bangladesz, ale nie, no Bangladesz chyba nie jest tam. Indie mi się zdawały zawsze. Myślałem, że Indie. To nie wiem na razie. Modlą się w tą stronę wyznawcy islamu? Modlą się w tą stronę? Wyznawcy islamu w tą stronę? Co znaczy w tą stronę? No jest wiele krajów, gdzie są wyznawcy islamu. Nie wiem. Irak, jak... Nie. Irak, Iran, Pakistan, Syria. Nie wiem. Arabia Saudyjska jeszcze może być. A jest Arabia Saudyjska. Piosenka
pochodzi z tego kraju słynna piosenkarka Shakira, to oczywiście Kolumbia. Najwyższy szczyt w kraju ma 2680 metrów nad poziomem morza. Nie wiem. Kraj religii islamu, w którym pisze się cyrylicą? Gdzie się pisze? Nie, Bułgaria, nie, no gdzie w Bułgarii? Kraj, w którym pisze się cyrylicą, gdzie się pisze cyrylicą? Rosja, Białoruś, Ukraina, jakaś Gruzja, nie, Armenia, też nie. Gdzie się pisze cyrylicą? No w Bułgarii jeszcze, w Serbii, ale nie, no gdzie w Serbii byłoby islam. Cypr? Nie, Cypr nie. Ciężki. Kraj został zniszczony w wojnie w latach 90. Nie no, Polska nie. Czekaj, w latach 90. XX wieku. Bo tu nie chodzi też o Wietnam, no nie ten wiek. Sudany to też nie, chyba że Kongo Demokratyczna, nie, okej. Okay. Żyje tam Nandu. Brazylia, Argentyna. Jezu, jakie to ciężkie. Kraj znany z francuskiej architektury i klasztorów buddyjskich. Masakra. Nie wiem. Powiem wam, że ten quiz jest mega, mega ciężki. Kolejny. Jest jaki dzisiaj jest dzień ciężkich quizów. Chyba aż taki tytuł dam. Kraj został zniszczony w wojnie w latach 90. XX wieku. Kraj został zniszczony w wojnie. Czyli chodzi... Kajcie, ja mam z tym problem zawsze te wieki. Czyli to jest po prostu 1990. Chodzi, tak? Czy tutaj... Nie, no tak. Które tam, jakie tam były wojny w 1990? No Wietnam mi się kojarzy, to chyba jeszcze wcześniej był ten Wietnam, nie? No to Wietnam z USA, no ale no to wiadomo, że USA nie były w żaden sposób. No Wietnam też aż tak bardzo nie. A czekajcie, jakaś Albania, nie, Kosowo? Kosowo, no nie, też. Bośnie, te... nie, no nie, no to nie było też. Dobra, nie wiem, nie mam pojęcia, jest to niesamowicie ciężki quiz. Gdzie się nie pali papierosów? Żyje tam paw. Nie mam pojęcia, nie, poddaję się, nie wiem. Mega ciężki quiz, bardzo. W Butanie. Co? Tak się Butan chyba nie pisze. Kto robi ten quiz? Balder. Tak się Butan nie pisze. Bychy uty an. Żyje tam paw szmaragdowy. Sri Lanka, okej, ciekawe. Żyje tam około 15 tysięcy sępów płowych. Bośnia. Ej, pisałem boś! Aha, trzeba było wpisać całą nazwę, bo nie łapię. Krowa jest tam święta. Indie przez J? O ja pierdzie! Nie no, byku, tu musisz jakieś kurde lekcje geografii wziąć, tej geografii. Ortografii, Butan i Indie, nie no, ale te Indie to bolo. Butan jeszcze zrozumiał, Indie. Najwyższy szczyt w tym kraju ma tyle metrów, to Haiti. Kraj religii islam, w którym pisze się cyrylicą. Kirgistan, o, to jest ciekawostka, nie widziałem, że tam religią dominującą jest islam. Okej, okay. Kraj ten został zniszczony w wojnie w latach 90. Abchazja. Żyje tam Nandu, Urugwaj i kraj znany z francuskiej architektury i klasztorów, Laos. Ciężkie jak serio Indie i Butan, plus jeden. Nazwy są spolszczone, żeby jak ktoś nie zna pisowni, mógł zaliczyć na 100%. Nie no, dobra. Ziomek, ale ty nie mów o pisowni, jak piszesz Indie przez J. Nie, żartuję. Quiz bardzo ciekawy, bo mega ciężki, ale to do poprawy i to w trybie natychmiastowym. Jeżeli odcinek ci się spodobał, zostaw łapkę w górę, suba i widzimy się już jutro. Do usłyszenia.